znali ten kawałek. To był najsłynniejszy znany kawałek w historii muzyki, czyli radio z filmu Most na rzece Kwai. Był taki czas, kiedy filmu jeszcze w Polsce nie było, ale już wszyscy znali muzykę. Po prostu filmów amerykańskich w tym czasie się nie puszczało, ale muzykę zawsze można było zaimportować. Pamiętam, w pierwszym programie polskiego radia to wypuszczono po raz pierwszy. Było to już dość dawno temu, ale więc to pamiętam. A tu znakomite wykonanie młodzieżowej orkiestry Lepiej do Grodzieńca. Nie wiem, czy są już gotowe urocze mażoretki, juniorki, czy są już gotowe i przebrane. Wygląda na to, że dziewczyny są już gotowe do tańczenia. Dziewczyny, pomachajcie łapkami, jak jesteście gotowe, a przynajmniej rzućcie pałeczką. Czy żadne mażoretki są gotowe? Jak nie są gotowe, to chrobimy. To chrobimy, jeszcze jeden kawałek. Pozwolę, przyzwyczajają się Państwo do tego, że padną słowa po polsku, ale troszeczkę innej informacji. Rozumiemy się? No to dobrze. Orkiestra Dęta Mazurzowa. Występ zakończyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zagrodzieńca kawałkami muzyki amerykańskiej. Wszystkie te kawałki były amerykańskie, wprost ze Stanów Zjednoczonych. Czy być może Państwo rozpoznali to utwory, które były wykonywane przez chóry gospel? Jeden utwór, który pewnie pamiętają ci, którzy słuchali Głosy Ameryki z Waszyngtonu, to ten, który był przedostatni. A teraz pojawiają się już mażoretki. Uzdolnione dziewczyny zagrodzieńca. Ha ha ha.